Takem się zmęczył, moja Emilciu, że już trochę odpocząć muszę. Niech tam sobie ekonom i robotnicy poczekają. A ja kwadransik przy tobie posiedzę. Ach, te żniwa, nim je człowiek przebędzie, 100 upałów go spali, 100 strachów po nim przyjdzie. Ja także czuję się bardzo zmęczona upałem. Ale co tam upał? Fizyczną przykrość każdy znieść może, jeśli jest przy tym spokój. A cóż cię znowu tak bardzo niepokoić może? Zawsze mnie o to pytasz. Zawsze ci wszystko opowiadam. I zawsze pytasz znowu. Tak, niezdolną jestem do zrozumienia i zapamiętania wszystkich twoich kłopotów i interesów. Jednakże rzeczy te są bardzo zrozumiałe i do zapamiętania łatwe. Do końca życia chyba nie zapomnę, w jakim byłem strachu, kiedy przeszłej jesieni z powodu złych zbiorów nie mogłem na czas zapłacić bankowej raty. Wszakże już Korczyn opisywać miano i nieledwie dostawszy pieniądze, piorunem z nim do Wilna leciałem. Całą przyszłoroczną jesień biłem się jak ryba w wodzie. Nie daj Boże takiej drugiej jesieni. Nie także zeszłoroczna jesień wcale nie wesoło przeszła. Chorowałam na zapalenie oskrzeli i sama w domu byłam jak pustelnica. Bieda z twoim złym zdrowiem, prawda? 2 miesiące prawie nie byłem w domu, a przez ten czas ty kilka dni chorowałaś obłożnie. Ale przecież sama nie byłaś. Miałaś przy sobie pannę Teresę, Martę, Justynkę, dzieci, a nawet pan Ignacy mógł cię muzyką swoją rozrywać. Jakaż to pustynia! Ja ciągle żyję jak na pustyni. Oj, bodajże lepiej byłoby żyć na pustyni, jak wśród okoliczności takich, z jakimi ja ciągle ubijać się muszę. Ile mnie kosztuje na przykład to ciągłe prawowanie się z chłopami. Człowiek przecież nie urodził się na tyrana i ludożercę. Kiedyś mi do tego naszego ludu sercem młotem bił. Ale cóż, ciemnota to jest, a ja na to nic nie poradzę. Las mi rąbią, zboże spasają, na pastwiska włażą. Czyż mogę własności swojej nie bronić? Gdybym magnatem był, jak Boga kocham, nie dochodziłbym niczego i niechbym tam już mniej miał, byle tych sporów nie zawodzić. Ale samemu ciężko. Tu załatasz, tam dziura. Tu zszyjesz, tam się rozporzę. I Bóg jeszcze wie, co z nami będzie. Więc muszę chcąc, nie chcąc włóczyć ich po sądach, a zawsze dalibóg we środku mi coś aż płacze. O, ja także wiem, co to płakać bez łez. Tylko że u ciebie, Emilciu, pochodzi to z nerwów. Mnie zaś, no już tam o wszelkich rzeczach wysokich albo wesołych i marzyć przestałem. Ale chciałbym czasem odetchnąć swobodniej, pewnym być, że wam wszystkim nigdy chleba nie zbraknie. O, chleb, chleb, chleb. Czegóż się śmiejesz? Chleb, najpewniej o chleb mi chodzi. Więc cóż, ty nawet bez perfum i tych tam różnych swoich szlafroczków obejść się nie możesz, a tak ironicznie mówisz o chlebie. Ja obchodzę się bez wielu rzeczy, które są tym dla duszy, czym chleb dla ciała.